Hej kochani, witamy na naszym kanale. Dzisiaj powracamy do Was po wielu miesiącach, po wielu miesiącach z obsesjami. Będą to obsesje ostatnich miesięcy, tak trochę na oko, bo już niestety w większości nie pamiętamy, co było naszymi obsesjami. Ale wiecie, sesja, zbliżające się egzaminy i to wszystko nas tak wytrąciło, że nawet nie mieliśmy czasu pójść do kina ani nic. Więc ten odcinek będzie w dużej mierze muzyczny. I właśnie powiemy Wam zaraz, jakie fajne zośmy songi i autorów właśnie tych songów znalazły. Takim naszym wspólnym ulubieńcem jest odkrycie ostatnich miesięcy. Płyta, która została wydana chyba nawet 2 lata temu, albo rok temu jakoś, tak? I to jest płyta zespołu Kaleo, bądź też Kaleo, bądź też psa towarzysza. Tak, nie przejmujcie się, on tu będzie łaził sobie i chryczał. Tak, ten zespół możecie kojarzyć z piosenki Way Down We Go, która była chyba wszędzie. W reklamie jakiejś była. W reklamach, w zwiastunach, w radiu, ona po prostu była wszędzie. Ja pamiętam, że bardzo lubiłam tą piosenkę, ale jakoś tak nigdy nie miałam okazji, żeby przesłuchać całej płyty. Aż w końcu stwierdziłam. Let's try it! I kurczę. O kurczę. Obie jesteśmy tak zakochane, że już mamy kupione bilety na koncert, który odbędzie się jakoś jesienią, w listopadzie, w warszawskiej progresji, także jeżeli jesteście fanami Kaleo, no to lećcie, kupujcie bilety, bo naprawdę my jesteśmy... Koło 100 zł jest. Koło stówki, tak. My jesteśmy totalnie zachwycone, a najbardziej w tym wszystkim nas, wiecie co zachwyca? To, że ten gościu to jest taki patyczek, a ma taki głos. Tak, słuchajcie, właśnie wokalista tego zespołu po prostu wygląda bardzo niepozornie, a śpiewa mega. Wow, to jest w ogóle świetna płyta dla takich fanów klasycznego rocka w sumie, bo pierwsze te 5 piosenek, z tego co kojarzę, to jest taki właśnie klasyczny, mocny, rock'n'rollowy, taki... Takie właśnie. Luluś. Takie mruknięcie. Dokładnie. A natomiast kolejne 5, bo piosenek jest 10 na płycie, to jest odniesienie do takiego amerykańskiego folkowego rocka trochę. Takiego bardzo klasycznego, wiecie, muzyka drogi, trochę takie klimaty. Nice. Są zresztą 2 piosenki, które trafiły do naszego soundtracku, do DCF. Woje Waglaskok, to jest piosenka po islandzku. Po islandzku, bo to jest zespół z Islandii w ogóle. Tak, i po prostu dla mnie to jest chyba moja ulubiona piosenka, Woje Waglaskok. Piękna. I jest jeszcze piosenka, która po prostu idealnie pasuje do pewnej sceny w DSIE, ale nie możemy Wam zdradzić do której, bo to byłby taki mega spoiler. Także jeżeli jesteście ciekawi, to lećcie do naszej playlisty na Spotify do DSIE i obczajcie właśnie piosenki Kaleo. Dalej lecimy z kolejnym zespołem i to jest moja osobista obsesja. Pewnie jeżeli śledzicie naszego Instagrama, to wiecie, że udało mi się być na koncercie Coldplay w Warszawie. Jeszcze się zdarzyło tak, że miałam VIP-owski pakiet i w ogóle doszłam, bo po prostu to była euforia. Jestem naprawdę dumna, że Marta słucha Coldplaya. Tylko jeszcze trzeba ją wyedukować tak jeszcze, wiecie, z tymi płytami poprzednimi bardziej, z początkami, ale jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Ja jestem zachwycona jeszcze dodatkowo. Wyczaiłam właśnie, że mam w pakiecie takie fajne rzeczy, jak na przykład kolorowankę. Widzicie, tu jest normalnie wszystkie. Ale ładnie pachnie tym drukiem takim. Tak, kredowy papier. Kolorowankę. W zestawie były jeszcze kredki i zestaw takich śmiesznych jinxów do robienia mandali. Także po prostu nie dosyć, że koncert świetny, to gadżety jeszcze super. O, tutaj smyczka, plakietka, odpięłam, przyczepiłam do kluczyków. Więc po prostu jestem zachwycona. Jeżeli widzieliście na naszym Instagramie, na pewno jakieś relacje wstawiałam. I też na moim prywatnym Instagramie są chyba fotki i filmiki, także ja jestem zachwycona. Po prostu efekty specjalne. Chris Martin, który przebiegł ten stadion chyba z 20 razy i jeszcze cały czas śpiewając, on po pierwszej piosence po prostu lało się z niego. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. I te konfetti, te o kolory i Boże. Jeszcze wszyscy mieli te bransoletki. Bransoletka leży tam. Tak, to już nie będę wstawać, ale po prostu... Wow, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to lećcie na mojego Instagrama, tam są filmy z tego wydarzenia, ja propsuję i wiem, że też Majta Gryfonka była z fantastycznych książek, jak je znaleźć, także pozdrawiam, niestety się nie mogliśmy zobaczyć, bo były tłumy, ale nic, kocham. Jedziemy z kolejnymi płytami, bo ich jest od zajumania i więcej. I w sumie to też jest poniekąd trochę nasz wspólny ulubieniec, bardziej twój niż mój, i to jest płyta Halsey. Boże, po prostu ona jest genialna. Hopeless Fountain Kingdom. Właśnie, to jest w ogóle super płyta, ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest, teraz nie pamiętam, jak się te płyty nazywają. Która, że od początku do Koncept album. Właśnie, koncept album to jest. Ja zawsze doceniam koncept albumy o Pink Floydach, o właśnie. Luluś też
przykład stwierdza, że koncept album to jest fajna sprawa. O Floydach na przykład chyba nie muszę nic mówić, oni też tworzyli Beyoncé. My Chemical Romance też zrobili koncept album, który był świetny. I tutaj też jest super. Tu mamy taki retelling Romeo i Julii, trochę. Tak, tak. Zresztą tak się prolog zaczyna, że właśnie w If I Were All Now, coś tam, więc naprawdę super. I to się w sumie zrodziło przez przypadek, bo ja natrafiam na tą płytę na Spotify i mówię, Anna! Anna, zobacz! A ja zaczęłam tak... Nie, w ogóle kto to jest? Skąd ty to wziąłeś? Mówię, Halsey! To nagrała piosenkę do Greya! Tak. W sumie było tak, że ja się jałam od początku i to była jedna z niewielu płyt, kiedy ja przecież słuchałam wszystkie piosenki i wszystkie mi się totalnie podobają. Anna przez jakiś czas była taka, że spoko. A potem... Tak drugi, trzeci raz przesłuchałam tą płytę, bo ja zawsze przesłuchuję każdą płytę po parę razy. No. I tak potem, wiesz co, Marta? Dobry shit. Fajnie. To jest taka dobra płyta, na przykład jak sprzątasz, jak gotujesz, jak robisz ciasto, ja tam leci płyta w tle. Do wszystkiego tak. Po prostu. Taka, która leci w tle i po prostu idealnie się wpasuje. I znowu jest sytuacja, jest kiedy soundtracku. Piosenka właśnie z płyty trafia do soundtracku i to jest po prostu wow, jeszcze scena, do której ta piosenka pasuje, to jest naprawdę bardzo memorable moment. Chodzi o piosenkę Angel on Fire, także po prostu no mistrzostwo. Do moich prywatnych soundtracków też trafiły. Tak, lećcie koniecznie obczaić, bo ta płyta jest genialna od początku do końca. Każdy numer jest po prostu przeboski i to wszystko ze sobą tak świetnie współgra, tak jak mówiłaś, koncept, album, naprawdę w pytkę. I teraz niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj, wyszedł zwiastun, że będą filmowe teledyski do tego wszystkiego, to ja po prostu myślałam, że dojdę przed tym komputerem, jak to zobaczyłam, że zaraz wyjdą te teledyski. Także ja czekam i Halsey, kolejna miłość. Dalej u mnie też płyta, wow, ale super. Słuchajcie, to jest nowy album London Grammar. To jest zespół, który możecie kojarzyć na przykład z piosenek, które zostały użyte w reklamach J'adore, tych perfum Diora. Szczególnie tej, w której Charlize Theron wchodzi po tej takiej wstędze, tak. Ona wychodzi i tam jest na przykład są piosenki Stay Awake na pewno i jeszcze jedna, to jest właśnie są piosenki z ich poprzedniego albumu i oni teraz wydali nową płytę, The Truth Would Be A Beautiful Thing. Ja tą płytę kupiłam sobie specjalnie oryginalnie w Empiku. A to już jest coś. Czego zazwyczaj nie robię, bo nie mam pieniędzy. Ale tym razem się wykosztowałam, kupiłam tą płytę specjalnie do samochodu, żeby był piękny dźwięk i tak dalej i nie żałuję, ponieważ wiem, że gdybym na przykład słuchała jej tylko ze Spotify'a, to nie byłoby takiego feelingu. No. O, słuchajcie, dziewczyna, która tam śpiewa, ja nie wiem, jak ona się nazywa, ma tak anielski, tak niski głos, ona śpiewa na bardzo niskich rejestrach, ale to wszystko jest takie bardzo spokojne, takie trochę leniwe, senna jest taka trochę atmosfera tej płyty, ale na przykład są też nawiązania do takiej muzyki lat późnych 90. Takiego, wiecie, syntezatora, no właśnie, który ja zawsze doceniam. Konkretnie w jednej z moich chyba, to jest chyba jednak moja ulubiona piosenka z tej płyty, to jest numer 7 na płycie, piosenka Non-Believer, naprawdę polecam, bo jest super! I do tego muszę dodać, że przy okazji znalazłam cover piosenki Chrisa Isaaca, czyli Wicked Games, też tego zespołu. Ja przypadłam. Jest też super, jest do znalezienia na YouTubie w bardzo dobrej jakości, także... No tak przy okazji ty mi też przypomniałaś o coverze właśnie Wicked Games Jamesa Vincenta McMurroa. Też jest tej piosenki, która była zwiastunie do Gry o Tron właśnie poprzedniego sezonu. I też ostatnio katowałam tą piosenkę przez to, że mi o niej przypomniałaś. Ale także... Chrisa Isaaca i tak jest najlepsza, więc lol, nie, James McMurroa jest najlepsza. Nie, sorry, jakby ja zawsze stoję po stronie Albanem. Wyjdź. Dobra, a propos soundtracków naszych osobistych, Luluś, proszę bądź cichutko, mamusie nagrywają. A propos właśnie tego typu rzeczy, przejdziemy może do tego, że ostatnio stuknęła nam połowa historii Yes Ire. I to jest taka totalna obsesja, bo napisałyśmy już ponad 60 tysięcy słów, co daje tak mniej więcej 100-50 stron takiej real książki. Więc jesteśmy naprawdę mega podjarane tym, ile już tego po prostu nam się udało stworzyć. I paradoksalnie jesteśmy zdziwione, że razem nam idzie tak szybko, że w pół roku mamy już pół książki. To jest podejrzane. Tak, to jest trochę tak, że jakby pisząc solo, wiecie, zawsze jest takie, o matko, muszę coś popisać. O mój Boże, mam to w głowie. Nie mam pomysłu. I nie mogę tego przelać na papier, po prostu, a tutaj bach. I jest. Ja na przykład miałam taki moment, że ja siadałam do rozdziału, zaczęłam pisać, piszę i dzwonię do Marta. Nie napisałam tego i tego, a mam już, nie mam już miejsca w tym rozdziale. Bo ma już 30 stron, a ja tak siedzę, tak, super, fajnie. No ale nie, myślę, że każda z nas tutaj gdzieś taki ma jakiś taki fajny flow i tak. Gdzieś to się wszystko bardzo dobrze uzupełnia. I to jest pierwszy raz, kiedy odkąd ja piszę tak jakby osobiście,
i widzę, że ta historia ma jakiś potencjał na to, żeby zaistnieć gdzieś tam w eterze, na empikowych półkach. No wiecie, to może być trochę takie rubaszne i takie to nie my, ale naprawdę, wiecie co, ja nigdy w życiu nie byłam tak dumna, jak jestem dumna z nas i jest, naprawdę. Także jeżeli jesteście ciekawi, z czego jesteśmy tak dumne, to lećcie wam, w komentarzu jest oczywiście link do naszego profilu na Wattpadzie, czytajcie i dawajcie znać. No i przechodzimy już chyba do ostatniej obsesji tego miesiąca, czasu, okresu, jakkolwiek tak, to nie nazwać. Tak, bo moją i tak największą obsesją tych miesięcy jest coś, co was kompletnie nie obchodzi. No tak, no to przedostatnie. Ale ja to nie będę mówić. Nie? Nie? Wstydzisz się jednak? No dobra. Ale nie, zasadniczo nikogo to nie obchodzi. Z kim was po co zanudzać? Chodzi o hokejową drużynę pingwinów. Tak. Bo wygrali puchar. Tak. Pewnie nikt nie wie, o co chodzi. Nie, ale nieważne. Anyway. Ja się czuję ciotką tego, bo ja coś próbowałam układać. Wreszcie mam prawie jedną biblioteczkę, wreszcie mam nowe łóżko, wreszcie mój pokój wygląda prawidłnie i jest gdzie się ruszyć. Także tak, będzie bookshelfą, jak tylko uda mi się go nagrać i zmontować, bo naprawdę tego jest mnóstwo. Mm-hmm. Ale to jest zdecydowanie największa obsesja tych miesięcy. Wreszcie to wygląda, kurde, profesjonalnie, a nie poupychane, wiecie, wszystko w stosach, po prostu gdzieś tam leżące. Także biblioteczka zdecydowanie na plus. I to by było tyle i tym małym odcinkiem chciałyśmy wam przyrzec, że teraz obsesje powinny się pojawiać regularnie. Zwłaszcza, że dzisiaj idziemy do kina na Wonder Woman, więc przyszłe obsesje na pewno będą o Wonder Woman. O, ja miałam jeszcze film! O, no to dawaj się. Słuchajcie, byłam parę dni temu z moimi kochanymi Weroniką, Olą, kocham was bardzo serdecznie, wiem, że oglądacie, na Baby Driverze Edwarda Wrighta. I to jest po prostu wow! Słuchajcie, ja nie spodziewałam się takiego po prostu czadu, bo pamiętam, oglądając zwiastun i czytając opis, mówię, zżyna z mojego kochanego Drive, z Ryanem Gosslingiem. Ponieważ właśnie motyw jest taki, że mamy chłopaka, w którego rolę wciela się Ansel Elgort, ten koleś na przykład z... Niezgodnej i z... Gwiazd Naszych Wina. Gwiazd Naszych Wina. I on po prostu wozi gangsterów na akcję, a że ma problem ze słuchem, ponieważ jako dzieciak przeżył wypadek samochodowy, od tamtego czasu ma, wiecie, taki ciągły szum w uszach, on non stop słucha muzyki. I powiem wam, że ten film to jest taka montażowa, techniczna perła. Tam nawet strzały z broni, z rewolwerów są wmontowane w muzykę tak, żeby pasowały jakby do piosenki, która leci w tle. Choreografia pościgów to jest po prostu majstersztyk, montaż w ogóle. Rewelacja, operatorka, wow! I Kevin Spacey wygrał ten film. Jest po prostu fantastyczny. Ja się tak doskonale bawiłam na tym filmie, a kompletnie się tego nie spodziewałam. I na przykład, jeśli nie przepadacie z Anselem Elgortem, to powiem wam, że on tutaj wymiata. On jest genialnie dobrany do tej roli. Ale dużo ludzi jest świetny. Ja go w ogóle, to był właśnie trzeci film, z którym z nim widziałam. On mi był totalnie obojętny, a tutaj po prostu. Super! Bow down, bitch! Naprawdę super! Nie, ja się czaję, aż będę miała okazję też obejrzeć, bo Ania już mnie napaliła, jak to zwykle u nas bywa. Jest super. Także, 7 lipca z premiery, ja byłam na przykład premierą. Tak, bo jeszcze tego nie ma. My się załapujemy ostatnim tchem na Wonder Woman. Więc kończmy już teraz. Także kończymy, bo musimy zaraz się zebrać z domu i iść właśnie do kina. Także to by były nasze obsesje tych miesięcy. Napiszcie, co wy właśnie odkryliście fajnego w ostatnich miesiącach, tygodniach, latach, bo tak w sumie dawno nas nie było. I dawajcie nam znać, co sądzicie o tych właśnie płytach. Koniecznie przesłuchajcie Kalio, Halsey i wszystko inne. Także dawajcie znać i co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa!